Cztery uchwały znalazły się w porządku obrad siódmej sesji Rady Powiatu Kozienickiego, która zaplanowana jest na środę 27 marca. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, początek o godzinie 15. Zanim radni przejdą do procedowania uchwał, zapoznają się z informacjami na temat funkcjonowania placówki Panda, działalności domu pomocy społecznej, a także realizacji zadań przez Komendy Powiatowe Policji i Straży Pożarnej. Pierwsza z zaplanowanych uchwał dotyczy przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu kozienickiego. Następnie radni zajmą się powierzeniem powiatowi garwolińskiemu zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi. W tym przypadku chodzi o wspólną realizację zadania budowy mostu w okolicach Świerży Górnych w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów. Ostatnie dwie uchwały dotyczą zmian w budżecie na 2019 rok i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032. Największe przesunięcia dotyczą działu oświata i wychowanie. Ponad 100 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na projekt przebudowy drogi powiatowej Magnuszew Moniochy. Początek obrad o godzinie 15.00.